Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj oczywiście nie gotuję, nie robię na druta, ale dzisiaj chciałam Wam pokazać inną robótkę, oczywiście ręczną. I to będą kwiatki moje pokojowe czy doniczkowe. Dzisiaj chciałam Wam również opowiedzieć w tym filmiku moim, co mnie spotkało, można powiedzieć, z moimi pięknymi kwiatkami. Niestety, ja myślę, że każdemu może się przytrafić. Oczywiście zapraszam Was na ten krótki filmik, żeby Wam opowiedzieć, co mnie spotkało i jak wyszłam z tego problemu. I wyszłam, myślę, i myślę, że będę mogła tym krótkim filmikiem również Wam pomóc. Bardzo lubię storczyki. Od 25 lat albo i 30 lat kupuję te kwiatki. Można powiedzieć, że kocham te kwiaty, ponieważ one ciągle, czy wiecznie, czy cały czas kwitną. Jak gdzieś chodziłam na prezent, dawałam, kupowałam do Polski, jak jeździłam, a więc to są moje ulubione kwiatki naprawdę. I miałam w moim mieszkaniu już na pewno z 20, jak nie więcej. I kiedyś przyszła jedna osoba i powiedziała do mnie: jakie masz piękne orchidee! I Wam powiem, przestały mi kwitnąć. Kwitną. Kwitną 2-3 miesiące, ale to już nie jest to, co kiedyś. A co się przytrafiło? To Wam powiem teraz, że byłam w sklepie i kupiłam dwa kwiaty. Oczywiście orchideę kupiłam i kupiłam róże. I chyba to było z tego mojego marktu, którym ja kupuję te kwiatki. I nie zauważyłam po prostu, że one musiały mieć już w sobie. Podejrzewam, że albo z jednego, albo z drugiego przeszło. I wtedy szybciutko myłam i popryskałam to właśnie tą miksturą zrobioną, tym płynem zrobiony z wody przygotowanej letniej. Troszeczkę dałam płynu do mycia naczyń, olej i troszeczkę dałam octu. I chcę dosypać nowej ziemi, podlać, spryskać tylko i wyłącznie wodą z cytryną, bo to jest dobre na kaktusy, na orchidee jak najbardziej. Poprzeczyszczać teraz po zimie jakby te liście i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że Wam tym filmikiem pomogłam. Jeżeli tak, to jak można prosić o łapki w górę. Możliwe, że Wam jeszcze coś fajnego nagram. A więc dzisiaj Wam zrobię tylko i wyłącznie z drzewka szczęścia. A osobny filmik pokażę Wam z orchideą, żeby za długo nie trwało. A więc teraz przechodzę, pokażę Wam właśnie, to jest ta orchidea, która właśnie w tamtym roku jeszcze nie była taka pięknie rozkwitnięta, ale już rozkwitła i proszę zobaczyć, te liście ma czyste, nie ma nic na nich. Ja zaraz je skropię wodą z cytryną. Tutaj mam właśnie te resztki z tego kwiatka, co się oberwały. A tutaj mam te moje orchidee, które stoją i już teraz czekają na wyczyszczenie tych liści z wodą i z sokiem z cytryny, że lepiej kwitły. Dzisiaj Wam pokażę, co można zrobić, jak można domowym sposobem takiej mszycy się pozbyć, takich tych właśnie muszek się pozbyć na tych liściach. I mam nadzieję, że jak Wy zrobicie, też Wam to zaowocuje. Co musimy zrobić? Pierwsze co, zmywamy to. Bierzemy letnią wodę, prysznic jak mamy, zmywamy to. Kładziemy sobie gdzieś na jakieś pomieszczenie. Akurat mam tutaj dla Was do demonstracji, można powiedzieć, przygotowałam tutaj kawałeczek stołu i tu Wam postawię i pokażę Wam, co idzie i jak idzie dalej, co musimy zrobić, czym to trzeba będzie popryskać jakby domowym sposobem. I miejmy nadzieję, że to zaowocuje. Patrzę na tego. Proszę zobaczyć, on tutaj puszcza ten kwiatek, jedną gałązkę, drugą, a kwitnie mi już chyba od maja, a więc mają warunki tutaj dobre i on jest też nie jest zarażony, a więc bardzo się cieszę, ta gałązka już zeschła się, możemy ją sobie odłamać i proszę zobaczyć, kwiatek jest cały jeszcze zdrowy, a więc to się po prostu przyniosło, nie wiem czy to widać, że liście mają zdrowe, tutaj może jest taki punkt, ale to nie jest mszyca. Wszystkie kwiatki wyniosłam.
wyniosłam, umyłam okno i umyłam parapet. I teraz będę pryskała też wodą z octem po tym właśnie parapecie, żeby w razie jakieś tam jeszcze były muszki, żeby znikły nam. Pół litra wody i łyżkę ludwiku, dwie łyżki oleju i łyżeczkę octu. I tak, on się przewraca. Bierzemy, pryskamy tylko i wyłącznie po liściach. Od góry sprawdzamy te liście, w miarę czyste, ale profilaktycznie pryskamy tą jakby mieszanką taką po każdym liściu z obu stron. Teraz Wam pokażę, jak ja robię z tym stoczykiem. Biorę, wyciskam z łyżkę cytryny. Wlewam tutaj z pół szklanki wody, moczę i przecieram sobie każdy listek jeszcze tą z cytryną. A więc każdy listek przecieram tą wodą z cytryną. To też fajny kolor da i tutaj było wcześniej pryskane tym olejem, a więc to też odświeży tą odżywką, tą miksturą, którą właśnie zabijałam te szkodniki. Dlatego teraz je troszeczkę tak jakby odświeżę, odżywię wodą z cytryną. I tak będę robiła z wszystkimi liśćmi i tak robię z następnymi i z następnymi. I jak zostanie to, ta woda, mieszam z wodą przygotowaną, daję do butelki ze spryskiwaczem i pryskam po tych drzewkach szczęścia. Tu obcinam, liść wyrzucam, a więc robię porządek taki na wiosnę, można powiedzieć. Takie suche konary jakby, czy takie korzonki suche, proszę to wszystko poobcinać. To jest w ogóle już niepotrzebne. To jest wysuszone i niepotrzebne. Kwiatki są już na parapecie, a więc tak już wyglądają. I to, co jeszcze raz chciałabym Wam powiedzieć, co jest bardzo ważne na tych kwiatków. Zobaczcie, ja mam tutaj taką żeluzję. Ona jest na dół, pociąga się za sznureczek na dół. I jak ja to pociągam na dół, to ja do tego momentu, co teraz, obecnie mój mąż tak też, ale on lubi, jak jest do samej ziemi, znaczy do samego kaloryfera. Ja lubię wyżej ze względu na kwiaty, ponieważ jak one poza ten parapet wystają i ciągle jak się opuszcza i się podnosi, dotyka się tych kwiatów, kwiaty nie lubią. Mówię Wam naprawdę, sprawdziłam już parę razy, że orchidea jak się je dotyka, to one niestety później jak kwitną, to szybciutko opadną już. A więc tak wyglądają. I zobaczymy, co z tego będzie wkrótce.